Dzień dobry Państwu, trzeci dzień marca, rozpoczynamy kolejny odcinek programu O Polskie o Poranku. Iwona Tokarska już rozbudzona, w ogóle patrz, jasno jest za oknami, jak ja się cieszę. Kasper Śnigurski, który zawsze takie rzeczy zauważa. Witamy Państwa oczywiście bardzo serdecznie w piątek, piąteczek, piątunia, czyli już jutro weekend tak wyczekiwany, chociaż więc będzie można w spokoju pracować. Ale nim nastanie weekend, powiedzmy, co nas dzisiaj czeka, a to na przykład z nietypowych świąt mamy dzisiaj Światowy Dzień Modlitwy, Międzynarodowy Dzień Pisarzy, Międzynarodowy Dzień Chorego, Światowy Dzień Dzikiej Przyrody, a także Dzień Równości Wynagrodzeń. No i ja bym chciała na przykład taką wypłatę Kacpra dostać dzisiaj. Albo Billa Gatesa ja bym chciała na przykład dostać. To by w ogóle była rewelacja. Owszem. Chcielibyśmy, można pomarzyć. Tak, ale w związku z tymi dniami to na przykład nasza reporterka Sandra Dąbrowa będzie się zajmowała Międzynarodowym Dniem Pisarza. No, ale z imienin to jeszcze chciałem zaznaczyć i złożyć najserdeczniejsze życzenia Kunegundzie, Teresie i Tycjanowi i wszystkim pozostałym, którzy dzisiaj mają imieniny. Gorąco zachęcamy Państwa do kontaktu z nami. Można to zrobić za pośrednictwem naszego maila opolskieoporanku@tvp.pl, naszego numeru telefonu 605-605-292 lub na Facebooku można pod naszym live'em pisać pozdrowienia. Postaramy się je przeczytać Państwu, bo jesteśmy na żywo przez pierwsze 15 minut właśnie na tej platformie. A w naszym poranku dzisiaj porozmawiamy o sympozjum, które dziś o 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej poświęcone młodym mamom albo paniom, które dopiero planują ciążę, także dużo ciekawych tematów. Ponadto sportowy porozmawiamy także właśnie o sporcie. Będą z nami piłkarze, a także siatkarki. Porozmawiamy także... Bezpieczeństwo na wsi, dokładnie. Będzie mnóstwo tematów, proszę Państwa, no ale będziemy również mieli dla wszystkich prognozę pogody, którą przygotowała i przedstawi Sandra Dąbrowa. Dzień dobry, witam serdecznie. 3 marca, jest to 62 dzień roku. Do jego końca pozostało 303 dni. Słońce dzisiaj wzeszło o godzinie 6.31, zajdzie z kolei o 17.32. Jeżeli chodzi o termometry, termometry aktualnie wskazują po 5 kresek powyżej zera. W ciągu dnia będą niewielkie wahania temperatur, a jeżeli chodzi już o temperaturę, w Brzegu, na Mysłowie termometry wskażą 9 stopni Celsjusza, w Nysie, Kędzierzynie, Koźlu, Oleśnie oraz Opolu będzie 8 stopni Celsjusza, podobnie jak w Krapkowicach, Kluczborku czy Strzelcach Opolskich. 7 stopni Celsjusza będzie w Prudniku, Głuchołazach i Głubczycach. Przez cały dzień będzie niewielkie zachmurzenie. Będzie nam także towarzyszył wiatr południowo-zachodni wiejący z prędkością 20 km na godzinę, w porywach do 45. Ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali i biometr będzie korzystny. Jeżeli chodzi o weekend, weekend zapowiada się pogodnie. Otóż termometry będą wskazywać od 10 do 12 kresek powyżej zera. Będzie zachmurzenie, ale synoptycy nie przewidują opadów deszczu. A już teraz zapraszam Państwa na występ DJ-a Intensu, Łukasza Adamskiego. Nowaka.
Dziękujemy bardzo serdecznie. To był Łukasz Nowak, DJ Intense. Takie przyjemne, deep house'owe. Ja lubię to słowo, granie. Uwielbiasz. Tak. A tymczasem na naszej kanapie zasiadła już pani Barbara Brouwers, położna edukator do spraw laktacji. Dzień dobry. Dzień dobry. A także pani Anna Kućmierz, specjalista diagnostyki laboratoryjnej. Dzień dobry. A porozmawiamy o pierwszym sympozjum dla mam, poświęconemu w zasadzie tematowi odżywiania się mam, a także dla pań, które planują, prawda, poczęcie dziecka. Pani Barbaro, chciałam zapytać, bo pani będzie prowadziła wykład na temat prawdy i mity na temat karmienia piersią. To jak to jest z tymi mitami na początek, zapytam. Mitów jest bardzo dużo. Biorąc pod uwagę już wiadomości przekazywane przez nasze babcie, czasami też mamy, na przykład o bawarce, tak? Bawarka, pij bawarkę, będzie mleko. Współczesna kobieta pije coś innego, co pomaga w rozkręceniu się, w laktacji. No i oczywiście dużo miłości. Ale wiadomo, po porodzie panie też tego się uczą. Dużo się naczytamy, panie się bardzo ładnie przygotowują do porodu, uczestniczą w różnych spotkaniach, oczywiście edukacyjnych, przedporodowych, w szkołach rodzenia. Jest bardzo dużo możliwości przygotowania się do porodu, ale jak przychodzi do tego momentu, to później jest jak z butami, tak mówię z moim pacjentkom. Najpierw obetrze, później są najlepsze. To samo jest z karmieniem piersią. Najpierw są problemy, później jest przygoda. A jak długo powinniśmy karmić piersią? Światowa Organizacja Zdrowia zaleca pierwsze pół roku, 6 miesięcy wyłączne karmienie piersią, później wprowadzanie dodatkowych czynników, które umożliwiają nam rozwinięcie się młodego organizmu. Ale na to pytanie odpowiem tak. Dużo kobiet karmi długo i wówczas mówi się, karmimy piersią tak długo, jak dziecko tego potrzebuje, no i matka oczywiście też. Jeśli jakieś panie mają problemy właśnie z laktacją, to mogą skorzystać chociażby z Opolskiego Banku Mleka, bo taki funkcjonuje tutaj w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii. Jaka jest jego kondycja, zapytam? Na dzień dzisiejszy mamy 33 dawczynie. Pomogliśmy wcześniakom dzięki ich hojności. Bo to tak jest, że nie zawsze ten pokarm jest wtedy, kiedy go potrzebujemy, prawda? Tak, oczywiście. Szczególnie mamy, które urodziły przedwcześnie swoje dziecko, nie są przygotowane jeszcze do aktu karmienia piersią. Biorąc pod uwagę to, że ciąża trwa 40 tygodni, a urodzi się wcześniak w 35 tygodniu lub 33 tygodniu. Proszę popatrzeć, ile tutaj brakuje tygodni do emocjonalnego i do rozwoju tego gruczołu piersiowego. Więc tutaj po takim przedwczesnym porodzie pacjentka bardzo ciężko pracuje, żeby rozkręcić się laktacyjnie, a dziecko jej potrzebuje już tych pierwszych kropelek mleka, które może uzyskać z banku mleka kobiecego. 84 przedwcześnie urodzonych noworodków otrzymało tą pomoc. Na dzień dzisiejszy, czyli od 31 maja, odkąd nasz bank mleka został otworzony, mogliśmy dzięki hojności dawczyniom uzyskać ponad 300 litrów mleka i wydaliśmy gdzieś około 270 litrów już, więc proszę popatrzeć, jaką dużą pomocą służymy. Ale jeśli jakaś mama chce się podzielić swoim pokarmem, może nadal to zrobić, prawda? Oczywiście. Mamy, które karmią i które zauważą, że mają nadwyżkę, jak najbardziej mogą się skontaktować z nami. I wówczas my przeprowadzimy całą procedurę badania. Jak zostanie zakwalifikowana, no to jesteśmy przeszczęśliwi. Pani Anno, bo pani będzie zajmować się tematem badania immunologiczne związane z odżywianiem. Stąd moje pierwsze pytanie, jeżeli już karmimy piersią, to możemy pić kawę, czy nie możemy pić kawy? Bo tam amerykańscy naukowcy to na zmianę, co roku. Raz możemy, raz nie możemy. Kawę można pić. Jedną, dwie filiżanki. Jak najbardziej w czasie karmienia ciążą można pić, aczkolwiek wszystko, ja myślę, że to jest indywidualne podejście do każdej pacjentki, dlatego że będę też mówić o tym, jak bardzo układ immunologiczny każdego z nas jest inny i jak to jest również z przeciwciałami czy z tolerancją pewnych pokarmów. Myślę, że bardzo podobnie jest również z kawą. Będę też mówić o badaniach u nas to się nazywa taki profil genodiag dieta,
gdzie my możemy również zbadać ten profil genetyczny, czyli nasze predyspozycje do tego, jak radzimy sobie z tłuszczami, jak radzimy sobie z antyoksydantami, jaką mamy, jak radzimy sobie z tym, żebyśmy przyswajali witaminy. W związku z tym myślę, że to jest taka okazja, żebyśmy zapoznali naszych pacjentów, czyli przyszłe też mamy i w tym temacie, jak my możemy sobie sami, wykonując badania, w jakiś sposób zaplanować również nasze odżywianie, a przez to wpłynąć na profilaktykę, czyli na to, żebyśmy nie chorowali, żeby nie chorowały nasze dzieci. Czy takie, po takich badaniach warto współpracować z dietetykiem, na przykład klinicznym? Myślę, że jak najbardziej. W ogóle temat dietetyki stał się teraz bardzo modny. My również będziemy w wykładach gościć tutaj dietetyka klinicznego panią Kamilę Lipowicz, która będzie mówiła akurat podczas tego sympozjum na temat odżywiania w ciąży i w okresie karmienia, ale mamy nadzieję, że jakby tym tematem zachęcimy do tego, żebyśmy współpracowali właśnie z lekarzem. Też będziemy mieć lekarza ginekologa, specjalistę, który zajmuje się u nas w poradni patologii wczesnej ciąży, wszelkimi problemami z zajściem w ciążę, z tym, jak na przykład zaburzenia funkcji tarczycy wpływają na to, że mamy kłopot z zajściem w ciążę i czasem nie wymaga to jakiegoś specjalistycznego leczenia, a czasem dieta pomoże właśnie tej przyszłej mamie. Potrafi czynić cuda. Także warto, myślę, o tym mówić i zachęcić nasze pacjentki. A czego na pewno nie możemy jeść w trakcie ciąży, no i już po urodzeniu dziecka? Czego na 100% musimy unikać? Oczywiście nie mówię tutaj o alkoholu czy papierosach. Takie męskie pytanie. Sama jestem mamą trójki dzieci. Wprawdzie mam już dorosłe dzieci i za chwilę spodziewam się wnuka, więc też jakieś doświadczenie mam. Na pewno musimy wystrzegać jakichś pokarmów wzdymających, czyli takie, które mogą w procesie trawienia spowodować powstanie dużych gazów, no bo wtedy narażamy dzieciaczka na kolki, na takie problemy związane z tym przewodem pokarmowym, ponieważ on jest niedojrzały i tutaj musimy pilnować. Natomiast na pewno możemy spożywać warzywa, owoce. Pewne owoce również, myślę, że podczas przygotowania takiej mamy do odżywiania są informacje, jakich powinniśmy owoców się wystrzegać. Na pewno cytrusy nie są pożądane, ale myślę, że nasze krajowe owoce jak najbardziej. Możemy polecić. Powinno się jeść zdrowo i kolorowo. Dokładnie. Bardzo dziękujemy paniom za wizytę w naszym studiu i polecamy właśnie wszystkim paniom, które planują ciążę, które już urodziły, żeby udały się na to sympozjum. Ono jest zupełnie darmowe. Razem z dziećmi można przyjść, drodzy państwo. Tutaj panie mi podpowiadają, także gorąco zachęcamy dzisiaj o 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Minorytów. A tymczasem łączymy się. Przenosimy się do Sandry Dąbrowy, bo dzisiaj mamy dzień, Międzynarodowy Dzień Pisarza. Witam jeszcze raz serdecznie. Filma przedstawia się jako niepoprawnych romantyków i osoby, których praca wiąże się z wielkimi wakacjami. Dzisiaj sprawdzimy, jak jest w rzeczywistości, bo naszym gościem jest pan Bartosz Suwiński, krytyk literacki oraz poeta. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Jak to jest? Poeci, pisarze są tymi romantykami czy nie? Wie pani co, bardzo trudno generalizować, ponieważ każdy z autorów jakby przedstawia swój rodzaj wrażliwości. Wydaje mi się, że jest w tym jakieś ziarenko prawdy, ale jest też w tym sporo ze stereotypów. Myślę, że przede wszystkim są to ludzie osobni i ludzie wyczuleni na detale rzeczywistości, których, tak się ładnie mówi, czasami bierze inne tempo, inny rytm i wtedy wchodzą w te swoje rejestry, są w stanie coś zobaczyć bardziej, przeżyć coś mocniej. Ale czy są to zawsze romantycy? Myślę, niekoniecznie. Jest bardzo dużo ludzi, którzy są wycofani, skromni, raczej osoby ciche, takie niepozorne, które kroczą sobie własnymi duktami, ścieżkami. Być może wśród nich rekrutujemy najwięcej ludzi pióra. Jak to jest? Czy każdy może zostać pisarzem? Każdy może pisać? Wie pani co, myślę, że w ogóle nie ma chyba żadnych ograniczeń i każdy z nas może w zasadzie robić na cokolwiek ma ochotę. Bardzo ciężko mi mówić za innych, dlatego że to sprawa na tyle indywidualna. Ja myślę, że jeżeli ktoś stoi po stronie literatury i jest blisko literatury, to być może odnajduje w sobie taki rejestr, który go prowadzi dalej. Ja dziękuję. Do rozmowy powrócimy za chwilę i porozmawiamy m.in. o twórczości pana Bartosza Suwińskiego.
Dziękujemy. Dziękujemy. Sandro, jesteśmy ciekawi oczywiście, jaka jest ta twórczość. Natomiast teraz już żegnamy się z wszystkimi widzami na Facebooku. Dziękujemy za obecność. Zapraszamy już w poniedziałek. I szczególnie fani Odry Opole, niech teraz biegną przed telewizory, bo już na naszej kanapie są panowie Jan Furlepa, który jest trenerem Odry Opole. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. I Bartosz Kowalczyk, nowy bramkarz Odry Opole, który przyjechał prosto z Liverpoolu. FC Liverpool. No, to poważna ekipa, no i poważne wzmocnienie, panie trenerze, przed wznowieniem rundy wiosennej, które już jutro. Olimpia Elbląg przyjedzie na Oleską 51. Z 3000 kibiców będzie, więc trzeba będzie się też pokazać. Następnie dziękuję za zaproszenie tutaj do studia, ponieważ kamery tej telewizji w trudnych momentach naprawdę nas pomagały. To są fakty. Mecz z Winetą, drugi, który dawał awans do drugiej ligi. Pierwsza porażka w drugiej lidze, następny mecz z Kotwicą. Kamery były. Następny mecz, porażka w Stalowej Woli. Następny mecz w Warszawie, też kamery były. I najważniejsze, że jak Tomek Wepa strzelał, to kamery były. No, przy pięknej bramce. I myślę, że w trudnych momentach to zapraszamy na Oleską czy na wyjazd, bo i macie farta, powiem tak. No, ja coś słyszałam, że coś się szykuje, ale tak. To jeszcze wiem, że jeszcze czekamy na oficjalne potwierdzenie. Dobrze, panie Bartoszu, zapytam, co pana w takim razie tutaj z tego Liverpoolu do Opola sprowadziło? Znaczy, no przede wszystkim chciałem zacząć grać w seniorskiej piłce, zbierać doświadczenie już w profesjonalnej drużynie, w profesjonalnej lidze. No i też nie ukrywajmy, no Odra ma większe szanse na awans do pierwszej, wielkie szanse na awans do pierwszej ligi. Niż Liverpool na mistrzostwo Anglii. No, taka jest prawda, no. Więc, no i też nie czułem jakichś takich wielkich perspektyw już w Liverpoolu. Już wydaje mi się, że co tam miałem zrobić, to swoje zrobiłem, dałem się maksa i teraz jest nowy rozdział w moim życiu. Tym rozdziałem jest Odra. Trenerze, ta druga runda to już będzie troszeczkę inna, bo wy podobnie jak Gwardia Opole w piłce ręcznej, czyli w pierwszej rundzie wszyscy patrzyli, o, przyjeżdżają ogórki z Opola, Beniaminek, szybko ich ogramy i wracamy do domu. Ale w tej drugiej rundzie to już wszyscy rywale wiedzą, że ogórkami nie jesteście do bicia i obierania, jak to mówi Dawid Wolny, tylko no, będzie już jakaś ta presja się na pewno pojawi, bo zaczęliście głośno mówić, walczymy o awans. No, wszystko od nas zależy. W tej chwili zespół chcę podniósł tak poprzeczkę, że już nie idzie się wycofać z tego. Ale najbliższy mecz wskaże nam kierunek, można powiedzieć, bo okres przygotowawczy, a mecze mistrzowskie to są dwie różne mecze i myślę, że będzie ciężko, ale finał będzie dla Odry szczęśliwy. A jak pan typuje jutrzejszy wynik? Może troszeczkę tak poprognozujmy. Ja powiem tak, najważniejsze są trzy punkty. Czy wygramy 1-0, czy 4-3 jak w Warszawie, ale tylko trzy punkty tutaj wchodzą w rachubę. Zdajemy sobie sprawę, że będzie bardzo ciężko, bo Odra w tej chwili to jest inny zespół i sam jestem ciekaw komponowanie się nowych zawodników, bo na pewno muszę dzisiaj powiedzieć, że będą grać nowi zawodnicy w pierwszym meczu. A czy raczej zobaczymy stały skład, czy właśnie chce pan dać szansę tym nowym zawodnikom, żeby się również pokazali? Konkretnie to zawodnicy ode mnie pierwsi się dowiedzą na godzinę przed meczem, jaki będzie skład, bo 18 już dzisiaj muszę wytypować i jest ciężko. Nie będzie w nocy spania. No, ja mam taką zasadę, że zawsze w dniu meczu między 5 a 6 to są najbardziej trafne decyzje. Tak było w pierwszej rundzie. Bartek, powracając do Liverpoolu, nauczyłeś się trochę tego scout, tego języka? No trochę musiałem, bo na początku... Co jest właśnie teammate? Teammate. Mate to jest takie określenie, coś jak friend, jak kolega. Tylko to jest takie... Ca? To jest takie... Dziękuję. Ale coś takie jak thanks, tylko że właśnie w Liverpoolu, no. Słuchaj, z kim miałeś okazję potrenować? Z tych takich największych gwiazd, które kojarzymy z telewizorów. Z kim miałeś okazję przybić piątkę? No, na pewno Coutinho, Mario Balotelli, tak najwięcej, no, Adam Lallana. No. No i też bramkarze, wiadomo, Simon Mignolet, Adam Bogdan. Jakie to jest wyjść na Anfield Road? Byłem kiedyś jako kibic, ale to jest jak wyjść na Anfield Road i usłyszeć You never walk alone. Znaczy mi się zdarzyło trenować tylko raz na Anfield.
I to było, kiedy był otwierany nowy stadion, więc byłem tak naprawdę pierwszym. Byliśmy pierwszą drużyną jako U23 Liverpool, gdzie było otwarcie, było 10 tysięcy osób, więc na pewno fajne przeżycie. Też wchodziliśmy przy hymnie, więc no, na pewno ciary na plecach były. I dotknąłeś tego obrazka tam wchodząc na boisko? Tam, to jest chyba tradycja, tak? Wszystkich zawodników, żeby dotknąć. No, chyba tak, ale chyba nie dotknąłem. Chyba nie. No dobrze, ja chciałam zapytać pana, czy jest jakieś takie skryte gdzieś tam marzenie, żeby się w tym pierwszym meczu Odry pokazać na bramce? Znaczy, jest na to szansa? Znaczy ja powiem tak, ja jestem cierpliwy, staram się być cierpliwy. Wiem, że to jest ciężkie. Wiem, że Tobiasz ma też mocną pozycję. Wiem, że bardzo dobrze bronił w pierwszej rundzie. I też życzę mu jak najlepiej w tej rundzie. I też wiem, że na sukces pierwszego bramkarza pracują dwaj kolejni. To nie jest tylko tak, że jeden bramkarz pracuje na swój sukces. I staram się być cierpliwa, pokazywać na treningach, że zasługuje na swoją szansę, a kiedy ją dostanę, to po prostu ją wykorzystać. No w takim razie trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki. Jeszcze tutaj ja tak zdradzę państwu, że jeżeli chodzi o notatki, które dzisiaj przygotowałem, to ja tak po sportowemu, no tak kolokwialnie mówiąc, wrzuciłem Iwonie tabelę po prostu, tabelę rozgrywek. Dokładnie. I miałeś sobie nie wiem, czy mogę państwu pokazać, może tak o pokażę. Tak, tam fragment taki. Raków Częstochowa, pierwsze miejsce, drugie miejsce Radomiak Radom, trzecie Odra Opole. Różnica minimalna 39-41 punktów. Olimpia Elbląg na siódmej pozycji, czyli teoretycznie słabszy rywal, tak? Statystycznie słabszy, powinno być łatwo, ale ten pierwszy mecz jeszcze typujesz do tego... Zwycięstwo? Tak, ja typuję zwycięstwo, ale ten pierwszy mecz nie będzie łatwy, ja tym bardziej, że może być mnóstwo kibiców na tym spotkaniu. No, trzeba się tylko cieszyć, że frekwencja będzie zadowalająca. My każdy mecz traktujemy w tej chwili jako życie. Nie ukrywajmy, czy to będzie Olimpia, czy to będzie Raków. Ta drużyna jest nastawiona na grę do przodu. Jutro mecz w takim razie o życie. O której godzinie początek? O 14:00 zapraszamy. Dziękujemy bardzo serdecznie za wizytę w naszym studiu i trzymamy kciuki, żeby faktycznie poszło znakomicie jutro na Murawie. Widzimy się na Oleskiej. A tymczasem wracamy do Sandry Dąbrowy. Dziś z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy gościmy Bartosza Suwińskiego, poeta oraz krytyka literackiego. Wkrótce wychodzi pański tomek literacki, tomek poetycki. Mógłby pan kilka słów o nim powiedzieć? Owszem, książka nosi tytuł Wyraj. Są to wiersze, które ja lubię prywatnie nazywać wierszami wychodzonymi, ponieważ tak naprawdę są historią spojrzenia i oka, które stara się świdrować rzeczywistość. Są to wiersze jak wzrok, który przyklejamy, odklejamy od rzeczywistości. Ja nazywam te wiersze ćwiczeniami w uważności, ponieważ spojrzenie jest tym zmysłem według mnie najważniejszym, który pomaga nam wychodzić ku rzeczywistości i takie również byłoby zadanie poezji, którą staram się proponować. Chodziłoby mi o pewien rodzaj zaangażowania się w rzeczywistość i o detaliczny namysł o tym wszystkim, co widzimy. Lubię często na spotkaniach zadawać pytanie, jakie drzewa mijała pani dzisiaj w drodze do pracy, jakie ptaki się pojawiły przed panią na nieboskłonie czy na widnokręgu. I właśnie chodziłoby mi o taki rodzaj uwrażliwiania poprzez wiersze na to wszystko, co dzieje się dookoła nas, w czym po prostu w każdym momencie się stajemy. Skąd pan czerpie inspirację? Tak jak już powiedziałem, są to wiersze wychodzone i moim żywiołem jest ziemia. Gaston Bachelard dzieli poetów na poetów żywiołów. Ja bym był poetą według jego klasyfikacji chtonicznym i taką przestrzenią dla mnie najbardziej przyjazną jest las. Las, drzewa, ustępy, ustronia, takie miejsca odludne, w których można pobyć ze swoimi myślami i cieszyć się najzwyczajniej w świecie przyrodą. Dostrajać się do tej muzyki drzew, roślin, nasion, która zewsząd do nas dociera. Czy krótko mówiąc, natura pana inspiruje? Tak. A proszę mi jeszcze już na koniec w skrócie powiedzieć. Pracuje pan również nad książką dotyczącą opolskich poetów. I czego właśnie to dotyczy? Kogo można tam będzie można przeczytać? Wie pani co? Jest to w zasadzie, zamysł jest taki, żeby pokazać środowisko Opola. Rzecz będzie miała 17 rozdziałów. To jest oczywiście mój subiektywny wybór. Piszę o tych autorach, którzy z różnych względów są dla mnie ważni, którzy mieszkają w Opolu. Takim mianownikiem, który wszystkich tych autorów łączy, jest Odra, ponieważ mam taką teorię, że rzeka wnosi pewne opary melancholii, które udzielają się ludziom pióra i ten motyw rzeki, która płynie poprzez te wiersze, będzie wszystkich, mam nadzieję, łączył. Dziękuję panu ślicznie za dzisiejszą rozmowę. A teraz ja spróbuję troszeczkę poetycką zakończyć dzisiejsze wejście. Na górze róże, na dole fiołki, a my kochamy opolskie o poranku.
Jak dwa aniołki jeszcze dodajmy. Jak dwa aniołki. Ja myślałam, że ty, Sandra, nawiążesz jakoś do Kacpra, do mnie, a tu nic. A to nic. Jakoś tak mało kreatywnie. Może do Tomka Ciecierskiego. Coś wymyślimy lepszego, ale ja widziałam, że... No? Ale dobra, to potem ci powiem. O, nie, po prostu chciałam coś fajnego przeczytać, ale może sobie przypomnę, zaraz to państwu podpowiem. Tomek Ciecierski na naszej kanapie. Witamy cię bardzo serdecznie, a to oznacza, że zbliżają się oblicza wiary, w których... Będziemy przypominać o tym, że zaczyna się Wielki Post. Pamiętamy już nawet. Ciekawe. Zaprosiliśmy księdza Arnolda Drexlera, który jest po pierwsze dyrektorem Caritas. A tak mi się wydawało, że Caritas, pomaganie innym, to w Wielkim Poście może być jakiś taki temat, który warto sprawdzić. Podpytywałem między innymi o to, czy w związku z tym, że gdzieś tam na kazaniach, czy w środę popielcową wspominają o tej jałmużnie, to czy Caritas cieszy się większym zainteresowaniem, czy drzwiami, oknami wszyscy walą, żeby zostawić parę złotych na biednych, na pomoc i tamtego typu rzeczy. No i troszkę o takich teologicznych sprawach sobie rozmawiamy, które w Wielkim Poście jak najbardziej są do zastanowienia się. A Kasia Plewnia tym razem? Oczywiście franciszkanie, bo ja muszę państwu zdradzić, bo myśmy chyba tego właściwie ani razu nie powiedzieli, że rozmowy nagrywamy w klasztorze u franciszkanów. Oni tam mają jedno takie bardzo ładne miejsce, które widać, bo reszta klasztoru jest dopiero w fazie odległej jeszcze chyba, jak myślę, doprowadzania do takiego stanu. Natomiast czytelnie biblikum mają śliczne. No i tam właśnie państwo w tle naszych rozmów widzą to miejsce. No dobrze, w takim razie zapraszamy. W niedzielę jeszcze raz przypomnimy o 10.30. O 10.30 oblicza wiary. Zapraszamy w imieniu Tomasza Ciecierskiego, a także Katarzyny Plewni przed telewizory. I tymczasem jeszcze no zaproszenie właśnie do tego programu Zajawka oblicz wiary. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Religia, wyznanie, wiara. O tym jest nasz cykliczny program Oblicza Wiary, prezentowany na antenie TVP3 Opole w każdą niedzielę. Staramy się w nim pokazywać religię jako zjawisko uniwersalne i wydarzenia religijne, które poruszają ludzi wierzących, niezależnie od ich wyznania. Katarzyna Plewnia, zapraszam. W Obliczach Wiary także komentarze i rozmowy. Nasi goście rozjaśnią nam religijną rzeczywistość. Tomasz Ciecierski, zapraszam. Muszę ci przypomnieć, Kasprze, bo mi się teraz przypomniało, że ktoś z widzów, któryś z widzów do nas napisał najlepsze przy śniadanku, opolskie o poranku. No i to jest piękne hasło poetyckie, no chociaż te Sandry tam też było. Okay. A tymczasem zmieniamy temat. Na naszej kanapie już kolejni goście. Pan Lech Waloszczyk, dyrektor Ośrodka Regionalnego KRUS w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Maria Załoga, laureatka ogólnopolskiego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Dzień dobry. Dzień dobry. A także pan Zdzisław Załoga, laureat ogólnopolskiego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Dzień dobry. Dobrze, panie dyrektorze, na początku zapytam. Wystartowała 15. edycja konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Dlaczego ten konkurs jest w ogóle organizowany? No, założenie jest takie, że dbamy o zdrowie, bezpieczeństwo, o życie ludzi ciężko pracujących na roli. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że jest to grupa zawodowa, która najbardziej jest narażona na wypadki. No i w naturalny sposób wydaje się, że podejmujemy działania, które zmierzają do tego, żeby to zdrowie i życie chronić. A kiedy najczęściej dochodzi właśnie do tych wypadków? W którym momencie, że się po prostu osoba pracująca zamyśli, czy nie przestrzega zasad BHP? W zasadzie najczęściej to chyba na wakacjach słyszymy o jakichś takich wypadkach w gospodarstwach. Też najwięcej pracy. To jest związane chyba z pewną okresowością prac. Natomiast do wypadku może dojść dosłownie w każdym momencie. Największymi zagrożeniami to jest nieporządek. Po prostu zwyczajny nieporządek. To jest brak zabezpieczeń miejsc, gdzie można się uderzyć. To są prace gdzieś na wysokości, gdzie są niezabezpieczone miejsca, gdzie można spaść. To jest
jest praca przy maszynach, gdzie są ruchome części i jeżeli one nie są zabezpieczone, to nieszczęście gotowe w przypadku pracy ze zwierzętami, no to jest zawsze takie niebezpieczeństwo, że zwierzę to jest tylko zwierzę. No z nim się nie dogadamy. No na ogół jest dosyć ciężko z nim porozmawiać, uzgodnić stanowiska, no i poza tym też niestety ciągle są te przypadki, że alkohol to jest też jakiś taki ogromny problem. A te wypadki zdarzają się w związku z chwilą nieuwagi, w związku z gonitwą, bo wydaje się, że czasu nie ma, w związku z tym, że ludzie często pracują po 12 godzin, jak przychodzi ten trudny czas pracy w gospodarstwie rolnym i to po 12 godzinach, choćby nie wiem, jak się człowiek starał, on nie jest wypoczęty, w związku z tym jego narażenie na ten wypadek jest dużo większe. Panie dyrektorze, właśnie po to organizowany jest konkurs. Czy rolnicy mają się zgłaszać sami właśnie, czy państwo typujecie? Jak to jest? Rolnicy mogą się zgłaszać sami i bardzo zapraszamy wszystkich, ażeby do tego konkursu się zgłaszali. Ten konkurs w mojej ocenie to są tylko same plusy. Nie trzeba do tego podchodzić w kategorii takiej, że ktoś nas przyjdzie i skontroluje. Nie, my po prostu chcemy, żeby te osoby zgłaszały się same, ale niestety ten odzew jest dosyć średni. Jest pewna nieufność wśród rolników. W związku z tym my również prowadzimy taką akcję, że poszukujemy gospodarstw rolnych, o których wiemy, że są odpowiednio prowadzone i zapraszamy. Wspomagają nas w tym i Państwowa Inspekcja Pracy, i Polski Ośrodek Doradztwa Rolnego. Więc tutaj różne organizacje, Izba Rolnicza. No właśnie, bo zapewne tacy rolnicy obawiają się, że jeżeli zgłoszą się do konkursu, to zaraz będą mieli tyle kontroli, wszystkiego. I pani Maria się nie obawiała. A pani Maria właśnie się nie obawiała, pani nie, Laura. Na pewno nie trzeba się obawiać, chociaż pewne obawy w jakimś stopniu były. Ale jednak więcej jest satysfakcji tak naprawdę później z tego konkursu niż tych obaw, dlatego że tak naprawdę przychodzą super specjaliści, patrzą na nasze gospodarstwo świeżym spojrzeniem. Pewnych rzeczy możemy my nie widzieć na co dzień, a oni swoją spostrzegawczością mówią, to poprawcie, tamto poprawcie. Na pewno nie trzeba się obrażać na takie uwagi, tylko jakby je wdrożyć. Więc to jest wielki plus, jeśli ktoś przyjdzie, fachowiec i powie, co jeszcze można poprawić. Panie Zdzisławie, to też się przekłada na efektywność pracy? Tak. Bezpieczeństwo przekłada się też na efektywność pracy, dlatego my w gospodarstwie zatrudniamy dwóch pracowników. Gospodarstwo jest rodzinne. A jak duże? 400 hektarów. To jest, syn ma około 200 hektarów i my też mamy 200 hektarów. Bezpieczeństwo w gospodarstwie jest bardzo ważne. Przykładowo przy maszynach, przy są osłony różne, wibrujące materiały, muszą być zabezpieczone. Przykładowo przy środkach ochrony roślin staramy się używać kombinezony, maski. Wchodzimy przykładowo do magazynu środków ochrony roślin. Są opisy, na których włącza się wentylator. Po minucie wchodzimy do tego magazynu, żeby zmienić powietrze. A przede wszystkim porządek. O porządek dbamy. Każdy za sobą sprząta. Nie ma coś takiego, że zostawię to na jutro. Jutro jest inna praca. Tak, z naczyniami w domu. Dokładnie. I każdy pracuje bezpiecznie. Przykładowo ubrania, no wszystko, staramy się też nowoczesne maszyny wprowadzać. Teraz muszą państwo świecić przykładem, jako to gospodarstwo wyróżnione, drodzy w kraju, tak? Drodzy. Drugie miejsce w kraju. No to gratulujemy serdecznie. Gratulujemy, czyli warto wziąć udział w tym konkursie? Bardzo warto i nie obawiajmy się, że nie zajmiemy żadnego miejsca, bo sam udział, nie bójmy się przede wszystkim komisji. To są normalni ludzie, życzliwie nastawieni. To nie przychodzi kontrol, żeby nas ukarać. Absolutnie, to nie, tak nie działa. To jest jak komisja w Totolotku, tak siedzą i zgadza się. Nie, właśnie.
właśnie, to trzeba wyjść trochę. A przy okazji tym bezpieczeństwem można zarazić dzieci, bo tak, że będzie edycja bezpiecznie na wsi, to podstawa, bardzo środki mocno, chemiczne, tak. To nie zabawa, będzie konkurs taki plastyczny. To będzie konkurs plastyczny, który jest organizowany przy współudziale szkół i tam dzieci swoimi oczami przelewają na papier to, co uważają, że należałoby wyeksponować. Oczywiście rola tutaj rodziców, nauczycieli jest ogromna, bo czasami temu dziecku trochę trzeba podpowiedzieć, ale mamy też ogromne sukcesy. W tamtym roku dziewczyna z województwa opolskiego pierwsze miejsce w kraju zajęła w grupie klasowej 4-6. Także no po prostu rewelacja. I oglądałem te prace, które były pracami nagrodzonymi. Proszę Państwa, jestem do dzisiaj pod wrażeniem, jak dzieci fantastycznie potrafią zobaczyć to, czego my często w tym naszym dorosłym, zabieganym życiu nie dostrzegamy. Także to jest po prostu rewelacja. Zachęcamy zatem do udziału w obydwu konkursach. Proszę powiedzieć, gdzie szczegóły znajdziemy? Szczegóły znajdziemy w internecie www.krus.gov.pl. Szczegóły znajdziemy w placówkach terenowych KRUS-u. I tutaj bardzo serdecznie zapraszam na rolnika, który ma wątpliwości, czy wystartować. Czekają nasi pracownicy, którzy popatrzą na to gospodarstwo i poradzą. Powiedzą, słuchaj, warto wystartować. Pomożemy. I trzymajmy się tego, że właśnie warto wystartować. Dziękujemy serdecznie za wizytę w naszym studiu. A tymczasem zachęcam Państwa do oglądania dzisiaj o 19.10 TVP Opole. A dlaczego? Proszę zobaczyć. Widzę, że jesteś w skarpetkach. Jestem w nich. Dlaczego? Garderoba dla mnie to jest przedkoncertowa, to jest takie miejsce jak twój własny pokój. Dlaczego spóźniłeś się na próbę? No powiedz. Mamy problem z samochodem. To taki, wiesz, no nigdy nie wiesz kiedy. Kulisy ciekawe, ale się tam działo, tam skarpetki mnie interesowały, tam były jedne takie. Tak, ale niestety nie mamy już czasu, żeby jakby rozszerzyć ten temat, więc zachęcam Państwa do oglądania dzisiaj o 19.10 na naszej antenie tego programu, a tymczasem zmieniamy temat, bo na naszej kanapie już kolejni goście. Pani Magdalena Pytel, środkowa AZS-u Politechniki Opolskiej. Witam. Pani Iwona Zuzel, rozgrywająca AZS-u Politechniki Opolskiej. Dzień dobry. A także pan Adam Malik, dyrektor sportowy AZS-u Politechniki Opolskiej. Witam serdecznie. Zaczniemy od tego, że rozpoczynacie play-offy. Joker świecie waszym rywalem. Znacie tego rywala już, prawda? Tak, zgadza się. Rozgrywaliśmy mecz ze Świeciem ostatnio u nas, przegrywając 3-1. Natomiast był to mecz na wysokim poziomie i na pewno były duże emocje. To znaczy wynik może nie wskazywał, ale myślę, że mamy szansę powalczyć tak naprawdę. No tak jak właśnie koleżanka mówi, już grałyśmy z tym przeciwnikiem i no już wiele meczów oglądałyśmy też tego rywala, także no rozpracowujemy go jak się da, żeby móc powalczyć właśnie o zwycięstwo, bo na to liczymy. Panie Adamie, jak pan oceni tę pierwszą rundę? Praktycznie nie, cały sezon zasadniczy. Początek był słaby, potem coraz lepiej. Ja myślę, że od początku, jeszcze wracając do poprzedniego sezonu, te awanse, to wszystko, wygrana, przeskok do pierwszej ligi całkowicie, to jest inna liga. Na pewno bardzo dużo wniósł nowy trener, Andrzej Stelmach, z doświadczonym olimpijczykiem, rozgrywającym, co nawet na pozycjach rozgrywających bardzo dużo znaczy. Te dziewczyny się cały czas przy tym trenerze rozwijają. Na pewno są zdyscyplinowane. Tak, no tu szacunek to na pewno między trenerem, zawodniczką jest. Buduje się poprzez też wygrane mecze, oczywiście poprzez osobowość trenera. Więc tu te wszystkie rzeczy mamy dograne idealnie. Te play-offy, do których teraz dotarliśmy po 10-13 latach w sumie w Opolu, jest to dla nas organizacyjnie wielkim sukcesem. Z tego, co słyszymy, już niedługo na ten okrąglak będzie i tam prawdopodobnie będziemy grać, więc na pewno też to widowisko zyska na wartości. Kiedy ten mecz? Najbliższą sobotę. Jutro. Najbliższą sobotę, o której o i gdzie? O 18.00. Także zapraszamy wszystkich.
bo no, liczymy, nie ukrywam, na doping, no bo zawsze to dodaje takiego ducha walki, także no, bardzo dobrze się gra na pewno przy pewnych trybunach. Emocje na pewno gwarantowane. No, zdecydowanie. No to w takim razie trzymamy mocno kciuki, żeby zwycięsko wyjść. I jeszcze chciałbym bardzo zaprosić ludzi i ten mecz, który będziemy grać, w tym dedykujemy też firmie naszej Backrank, która spłynęła ostatnio, panu Bogdanowi Angermanowi, bardzo miły człowiek, i też będziemy grać dla niego. Dziękujemy. Na pewno pomoc się oczywiście przyda. Zachęcamy do udziału Państwa w tym meczu, a tymczasem my dziękujemy bardzo serdecznie za to piątkowe spotkanie. Przed nami jeszcze występ DJ-a, a także program Macieja Nowaka, tak czy owak, którego gościem będzie pan Jacek Kasprzyk, radny klubu Arkadiusza Wiśniewskiego. Serdecznie dziękujemy właśnie Państwu za uwagę i zapraszamy w poniedziałek przed telewizory. To teraz Łukasz Nowak, jeszcze DJ Intense. At the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. And pull like a magnet too. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Ooh, 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 ooh. I'm in love with your body. Ooh, 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 ooh. I'm in love with your body. Ooh, 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 ooh. I'm in love with your body. Every day.